Zamykam sesję pytań i komentarzy. Bardzo proszę Państwa profesorów o zabranie głosu. Może tym razem pani profesor zechce mówić jako pierwsza. Ponieważ większość pytań dotyczyła demokracji, a tutaj mistrza mamy od spraw demokracji, więc pan profesor na pewno odpowie, ale chciałam powiedzieć, może zacznę od pani, że ja się zgadzam, że ta finansyzacja dotyczy też sektora publicznego. A powiedziałabym, nawet dotyczy sądownictwa, bo jeżeli w sądownictwie jest rozstrzyganie werdyktu na rzecz korporacji, która się domaga wierzytelności bez obecności tego podsądnego i automatycznie komornik wchodzi na konto, jeżeli zakład energetyczny wyśle do sądu elektronicznego sprawę, to jest asymetria w zastosowaniu prawa, czyli bardziej prawo, tu prawnicy siedzą i mogą mnie skorygować, ale ja rozumiem prawo jako instytucję ochrony słabszych. I po to zostało wymyślone, bo gdyby nie było słabszych ani mocnych, tylko wszyscy byli równi, niepotrzebne byłoby jakiekolwiek prawo. I w związku z tym to prawo się przechyla na rzecz mocnych. I to ma się to wyraźnie pod wpływem finansyzacji, więc z panią się zgadzam. Ten pani postulat myślenia strategicznego to jest właśnie polityka ciepłej wody w kranie, to jest dobry od tego hydraulik, a do przywództwa państwem potrzebny jest ktoś, kto ma długookresową wizję i tego nam brakuje i tutaj absolutnie jest to niezbędne. Teraz widłowy kapitalizm, pani poseł Grodzka. Jest zagrożenie wybuchami społecznymi, absolutnie jest, ono będzie tym bardziej, im większe będą nierówności społeczne i dlatego tak ważne są rozwiązania umożliwiające jednak zmniejszanie tych nierówności. My w tym raporcie proponujemy między innymi płacę godzinową minimalną i inne rozwiązania, ale nie mam czasu o tym mówić. One są po prostu niezbędne, bo tu chodzi o uratowanie gospodarki rynkowej i o kształtowanie popytu, bo popyt tworzą masy. To tyle w największym skrócie. I teraz, zwłaszcza przy tym zagrożeniu, że płaca będzie znikać. Chyba to wszystko. A ja chciałam podziękować za te ciepłe słowa dotyczące pana tego wywiadu, ale ja co najmniej połowę, jeśli nie więcej tych ciepłych słów, co najmniej połowa przysługuje redaktorowi, który ze mną ten wywiad prowadził, panu Sroczyńskiemu. A w pozostałych tych opracowaniach to także właśnie chciałam powiedzieć, że to, jeśli się państwu podobało, to nie jest tylko moja zasługa, ale na pewno, ale muszę panu powiedzieć, że zyskałam miano socjalistki, chociaż po tym wywiadzie, więc chociaż do żadnej partii nie należę i krytyki też było sporo, co zresztą mnie cieszy. Ja tyle chyba. Bardzo dziękuję, pan profesor.